Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja dla Suwałk Bożena Kamińska został utworzony przez młodych i bardzo młodych ludzi, którzy chcą, by miasto stało się szczęśliwszym miejscem dla mieszkańców. Swoimi pomysłami i przemyśleniami jeszcze niedawno chcieli podzielić się z innymi komitetami, ale jak powiedziała liderka komitetu, była posłanka Bożena Kamińska. Przyszli do mnie sami, ale przyszli też, bo byli gdzieś w innych środowiskach, w innych miejscach i nie dostali tego wsparcia, a nawet zostali odesłani pod takim sformułowaniem idźcie do Kamińskiej, więc przyszli do mnie, a ja ich wspieram. Jestem przekonana, że ta energia, ta pomysłowość, ta chęć działania przeniesie się również na to, że gro młodych ludzi, tak jak to pokazano w ostatnich wyborach parlamentarnych, ten duża ilość procentowa młodego pokolenia, która jest już świadoma bardziej o tej demokracji, świadoma odpowiedzialności za miejsce, w którym żyje i mieszka, również będzie miała odzwierciedlenie w wyniku wyborczym 7 kwietnia. Ja będę naprawdę tutaj swoją osobą i swoimi możliwościami wspierała tych młodych ludzi, żeby tylko zachęcać do dalszej działalności. Warto odnotować, że póki co jest to pierwszy komitet wyborczy, który zauważył fakt, że większą część populacji Suwałk stanowią kobiety. Zauważył i, co ważne, docenił. To jedyna formacja wyborcza, która na pierwszych miejscach we wszystkich 4 miejscowych okręgach wystawiła przedstawicielki płci pięknej. Prócz nich na listach znalazły się osoby młode, ale zorientowane na dialog międzypokoleniowy. Choć nie tylko. O kandydujących Bożena Kamińska, liderka Koalicji dla Suwałk, mówi: ludzie młodzi potrafili się zorganizować, się zmobilizować, żeby zorganizować komitet, zorganizować również listy wyborcze na wybory samorządowe, które są tak naprawdę świętem demokracji. Jestem przekonana, że ten 7 kwietnia również pokaże, że to jest święto demokracji dla ludzi młodych, którzy chcą zaistnieć w takiej czystej społecznej pracy na rzecz swojego miasta, w którym pracują, w którym się urodzili. Wielu z nich założyło tutaj swoje rodziny, pracowało również za granicą. Wrócili z tej zagranicy właśnie, żeby pracować tu w tym mieście, mieszkać, wychowywać swoje dzieci i oczywiście zmieniać to miasto na bardzo przyjazne pod każdym względem do życia dla nich samych i dla kolejnego pokolenia. Bożena Kamińska również jest kandydatką tego ugrupowania, ale do Rady Miejskiej. I jak dodaje... Nie będziemy wystawiać się kandydata na prezydenta w tych wyborach. Komitet Koalicja dla Suwałk Bożena Kamińska przedstawił 10-punktowy zarys programu wyborczego. Chcą poprawić jakość komunikacji miejskiej i międzymiastowej, uzielenić i odbetonować miasto, wspierać edukację szkolną i uczelnię zawodową, poprawić jakość odśnieżania miasta, wspierać lokalną przedsiębiorczość, założyć społeczne biuro spraw mieszkańców, organizować więcej atrakcji dla młodzieży i seniorów, przeprowadzić kampanię edukacyjną z zakresu obrony cywilnej, wprowadzić w szkołach średnich konsultacje dietetyczne oraz wspierać organizacje zajmujące się pomaganiem bezdomnym zwierzętom.